Stolico mądrości, tym wezwaniem z litanii loretańskiej pozdrawiamy Cię tego wieczoru, Maryjo. Dzisiejsza liturgia słowa bardzo mocno woła o mądrość dla każdego z nas, ale też podkreśla, że ci, którzy z tej mądrości korzystają, którzy zachowują napomnienia Twojego Syna, mogą być ludźmi szczęśliwymi. Prawdą jest, Matko, że świat mądrości Twego Syna nie pojmuje. Wydaje mu się ona głupotą, średniowieczem i zaściankowością. Ale to właśnie ona staje się dla świata gwarancją szczęścia. Nie tylko tego lekkiego, łatwego i przyjemnego, ale takiego szczęścia, na które trzeba się poświęcić, złożyć ofiarę z siebie, coś stracić, żeby zyskać o wiele więcej. Bo jak mówi święty Paweł, wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.
Dekalog Twego Syna staje się dla nas orężem obronnym, które chroni świętość i godność życia ludzkiego we wszystkich jego wymiarach, pomaga spojrzeć na człowieka z miłością. Dzięki niemu możemy zobaczyć, że pomimo mnóstwa rozmycia istnieją dla człowieka tylko dwie drogi: błogosławieństwa i życia, albo przekleństwa i śmierci. Proś za nami, Matko, abyśmy umieli kroczyć drogą przykazań, abyśmy umieli odcinać i odrzucać to wszystko, co nas do grzechu pociąga, co nas więzi i krępuje, abyśmy umieli być jednoznaczni w naszych decyzjach, wybierając to, co się jedynie Twojemu Synowi podoba. W tajemnicy zesłania Ducha Świętego chcemy polecać i zawierzać Tobie wszystkie intencje, które są w naszych sercach, i omadlać Ojca Świętego Franciszka, Kościół w Polsce i na całym świecie, biskupów, prezbiterów i diakonów, siostry i braci zakonnych, sprawy powołań, prosząc o otwartość na głos Tego, który woła, do pójścia z dobrą nowiną aż na krańce świata. Powierzamy Ci ojców i braci Paulinów, zarówno w klasztorze jasnogórskim, jak i w tych wszystkich miejscach, gdzie posługujemy, polecając wszystkich przełożonych na czele z ojcem generałem. Zawierzamy Ci parafię błogosławionej Jolenty w Gnieźnie i całą archidiecezję gnieźnieńską, która ma łaskę spotkania z Tobą w świętej ikonie nawiedzenia. Zawierzamy Ci katolickie media, dzięki którym gościsz w każdym domu. Zawierzamy Ci pielgrzymów dnia dzisiejszego, podejmujących czuwanie wiernych dekanatu Baranów Sandomierski, katolickie stowarzyszenie archidiecezji częstochowskiej, pielgrzymów Złowicza i Rosin. Zawierzamy intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej i prosimy o zdrowie i szczęśliwą operację dla Zdzisława Grzegorczyka, o błogosławieństwo dla Władysławy Paczkowskiej, Krystyny i Franciszka Kowolik z okazji 65. rocznicy małżeństwa oraz o błogosławieństwo dla księdza Sławomira. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Nie odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielu, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj. U nas polecaj swojemu Synowi na sądę. Księdza biskupa Józefa Szamuckiego z Torunia prosimy o udzielenie błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Wszechmogący Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Królowej anielskiej śpiewajmy, różami
Bóg zapłać wszystkim wam, drogie siostry, drodzy bracia, za wspólny udział w modlitwie apelowej. Tak jak słyszeliśmy, za chwilę rozpocznie się nocne czuwanie. Raz jeszcze gorąco witamy wszystkich pielgrzymów z diecezji sandomierskiej, z dekanatu Baranów, którzy dzisiaj podejmą trud nocnego czuwania. A z ogłoszeń na dzień jutrzejszy przypomnę, że jutro naszą wspólną modlitwę na Jasnej Górze rozpoczniemy tradycyjnie o godzinie 5:30 wspólnym śpiewem godzinek o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny. Pierwsza Eucharystia w Kaplicy Matki Bożej o godzinie 6 rano, którą poprzedzi odsłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej. Przypomnę, że spowiedź na Jasnej Górze odbywa się w Kaplicy Sakramentu Pokuty od godziny 6:15 do godziny 19:30. Tam również możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu. Obiekty muzealne, które znajdują się na terenie naszego sanktuarium, czynne są od godziny 9 do godziny 17. Wszystkich tych, którzy nie mogą być na Jasnej Górze, zachęcamy do duchowej łączności razem z nami. Przypomnę, że codziennie od poniedziałku do soboty poranną mszę świętą o godzinie 7 rano transmituje program Pierwszy Telewizji Polskiej, a o godzinie 13:30 Telewizja Trwam. Na bieżąco możemy łączyć się z kaplicą cudownego obrazu Matki Bożej za pośrednictwem naszego kanału YouTube'owego, jak również poprzez platformę multimedialną TVP Go. Wszystkim wam, siostry i bracia, życzymy błogosławionej, spokojnej nocy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Matko Najświętsza, przy Twoim sercu zgromadzeni pragniemy uwielbiać Twego Syna Jezusa Chrystusa. Trwając tutaj, w tym szczególnym miejscu, pragniemy łączyć się z Ojcem Świętym Franciszkiem i w Jego intencji prosić, bo On jest zastępcą Chrystusa na ziemi. Jest naszą opowieścią.